Witaj na prezentacji kolejnego zadania, czyli do implementowania brakującej części kodu pod wymaganie widoku z listą nieruchomości. Cel użytkownika się nie zmienił. Cóż, jeszcze pracujemy nad poprawnym pokazaniem wszystkich oczekiwanych wartości. Podczas tej iteracji powinniśmy ukończyć możliwość ingerencji w pokoje, czyli możliwość aktywacji, dezaktywacji danego pokoju. I tu z pomocą przychodzi użytkownik, gdyż stwierdził, że pokój z kwotą wynajmu 0 będzie nieaktywny. Skutkiem tego będzie ustawienie w bazie danych wartości 0 podczas dezaktywacji pokoju. Tutaj z doświadczenia programisty i pytań do użytkownika okazuje się, że nowe pokoje danego typu nie powinny być dodawane do bazy danych, jednak powinna istnieć możliwość edycji pól, jeśli dany typ istnieje w bazie. Dla zobrazowania, gdy pokój typu XL i z uzupełnioną wartością wynajmu istnieje w bazie, to po ponownym ustawieniu tej wartości cena powinna zostać zaktualizowana, czyli w bazie nie powinien powstać nowy wpis z typem XL. I jeszcze jedno zadanie, odnoszące się bezpośrednio do poprzedniego, jak pobrać listę pokoi, gdy użytkownik jeszcze nigdy nie uzupełniał wartości dla wynajmu. To znaczy brak wpisu w bazie danych, jednak dla przypomnienia w kodzie jest obecny enum z informacją o wielkości pokoju, rooms type. Możesz teraz zatrzymać film i spróbować dopisać brakujące testy i zmodyfikować potrzebne klasy. Niezbędne prace będą oscylowały w obrębie Room Service Integration Test. Tymczasem zapraszam do zapoznania się z moim rozwiązaniem. Dopisywanie zaczynam od stworzenia testu odpowiedzialnego za sprawdzenie, czy dane w pokoju, który jest już zapisany w bazie, można zmienić. Tworzę podstawowe zmienne potrzebne podczas tego testu, czyli user, który będzie przechowywał encję użytkownika zainicjalizowanego dla potrzeb testu, typ old cost, stara wartość wynajmu, new cost, nowa wartość wynajmu. Tworzę nową metodę init database by room, gdzie przekażę parametry typ stary koszt i użytkownik. Metoda będzie zaimplementowana w klasie init integration test data. Na teraz pominę ciało tej metody, za chwilę je dopiszę. Do celów tego testu będę potrzebował informacji o ID pokoju, jaki został zapisany w bazie danych. Więc nowa metoda będzie zwracała UUID. Przechodzę do utworzenia DTO, który będzie przewoził dane do zmiany. I tutaj do jego zbudowania wykorzystam ID pokoju w bazie danych, nowy koszt wynajmu i typ. W room service tworzę nową metodę updateRoom, która jako parametr otrzyma zbudowanego DTO. Uzupełniam asercje, które sprawdzą spodziewany wynik, czyli czy koszt w bazie danych się zmienił. Zgodnie z zasadą TDD uruchamiam test, aby sprawdzić, czy jest czerwony. Przechodzę do uzupełnienia informacji w metodzie initDatabaseByRoom, czyli wywołam room repository i save z odpowiednio zbudowaną encją. I tutaj chcę wykorzystać builder encji, jednak aby tego dokonać, muszę przystosować dwie encje, rooms entity i base budget entity. Dodaję przy każdej z nich adnotację all args constructor, no args constructor, super builder. Jest to spowodowane ograniczeniami Lomboka i wykorzystaniem pól klasy abstrakcyjnej w builderze. Tworzę encję przy pomocy buildera i zwracam ID zapisanego obiektu. Teraz uzupełniam braki w room service, czyli pobieram encję z bazy danych na podstawie ID. Sprawdzam, czy optional nie jest pusty i przechodzę do aktualizacji pól. Do tego celu wykorzystuję mapstruct i stworzę nową metodę from DTO to entity, który jako parametry będzie przyjmował DTO,
która ma aktualne wartości, i encję, która ma być zmodyfikowana. W interfejsie mapper tworzę nową metodę z podanymi wcześniej nazwą i parametrami. Jednak dodaję jeszcze tutaj dwie adnotacje mapping, które będą mówiły mapstractowi, aby nie mapował pól ID i user. Zakładam, że raczej te pola podczas życia aplikacji się nie zmienią. Pole encji upiększam jeszcze adnotacją mapping target, co powiem abstractowi, to jest obiekt, który będzie zmodyfikowany. Uruchamiam test i test jest zielony. Jednak nie chcę, aby były dokonywane nowe wpisy w bazie danych. Gdy już coś się znajduje w tabelce, więc w serwisie tworzę nową metodę service or update, która będzie miała za zadanie przekierowanie ruchu do odpowiedniej metody, w zależności czy DTO posiada ID, czy nie. Zapisane pokoje powinny mieć zawsze ID wygenerowane podczas zapisu do bazy danych. Ograniczam widok metod update i save do private i aktualizuję metody testowe. Uruchamiam test i wszystko działa po moich zmianach. Przechodzę do napisania kolejnego testu odpowiedzialnego za sprawdzenie dezaktywacji pokoju, czyli ustawienia wartości 0. Inicjalizuję użytkownika, pokój i z serwisu wywołuję odpowiednią metodę z ID pokoju jako parametr i sprawdzam, czy serwis zadziałał poprawnie, zerując pole. Ja w serwisie po prostu wyciągnę szukany pokój po ID i ustawię koszt na 0. Jednak można w repozytorium napisać metodę z odpowiednim zapytaniem HQL-owym, która będzie zerowała takie pole. Gdy zostanie wywołana, poskutkuje to skróceniem zapisu w serwisie do jednej linijki. Uruchamiam testy i znów są zielone. Tworzę kolejny test sprawdzający, czy zostaną pobrane wszystkie typy pokoi, gdy brak zapisków w bazie danych. Jako odpowiedzi będę się spodziewał 6 elementów. Taka sama liczba, jaką posiada enum rooms type. W serwisie implementuję nową metodę. Będzie zwracała listę rooms DTO. Ciało będzie dosyć proste, gdyż będzie przemapowywała enuma do DTO z odpowiednio uzupełnionymi polami typ i koszt. Wracam do testu i uruchamiam go. Jest zielony. Tworzę nowy test. Ten będzie sprawdzał, czy są poprawnie pobierane dane z bazy danych, czyli po zainicjalizowaniu użytkownika wykorzystuję enuma z typami pokoi, inicjalizuję bazę danych z typem kosztem 10 i użytkownikiem. Pobieram wszystkie pokoje przy użyciu metody z serwisu. Jako że poprzednia metoda testowa i pisana obecnie będą miały ten sam warunek poprawności testu, uszczegóławiam asercję, że koszt powinien być 0, gdy brak wpisów w bazie, i 10, gdy są wpisy. Wystarczy sprawdzenie dla jednego DTO na liście. Test nie przeszedł, gdyż implementacja w serwisie nie została jeszcze poprawiona. Poprawiam ją, dopisuję jeszcze pobieranie pokoi z bazy na podstawie zalogowanego użytkownika, czyli powinna zostać pobrana lista encji, którą opakowuję jeszcze optionalem, co spowoduje uniknięcie null pointer exception. Wracam do serwisu i kończę dopisywanie implementacji, czyli jeżeli dane w bazie zostały znalezione, optional is present, przemapowuję encję do DTO, dopisuję metodę w mapperze, nic poza nazwą i obiektami nie jest mi tutaj potrzebne, i zwracam listę w serwisie. W przeciwnym wypadku, gdy optional jest pusty, zwracam przemapowanego enuma. Uruchamiam testy, są zielone. To tyle na dziś, zapraszam wkrótce.